pana Jerzego Szymańskiego i będzie też doktor Peszkel, tak, witamy. Mamy konkretne rzeczy i już są zapytania o te konkretne rzeczy z drugiej strony oceanu, ale my przede wszystkim chcemy, żeby to, co najlepsze, że to, co pszczoła wypracowała, zostało w polskich tutaj naszych zasobach. Natomiast mamy zapewnienia pana Jerzego, że będziemy mieli tego pod dostatkiem. Nie musiał mnie długo przekonywać, jeśli chodzi o swoje produkty, dlatego że jestem pszczelarzem, miałem dużo kontaktów, a zwłaszcza medycyna wschodnia ma po prostu bogatą tutaj jak gdyby aptekę naturalną, aptekę Boga, Bożą aptekę, bo niemieckie przysłowie mówi, że jeden ul może pozbawić pracy 10 lekarzy. Oddaję głos i tutaj fachowa tutaj już będzie. Ja myślę, że doktor Peszkę, dużo słyszałem od pana Jerzego, inauguruje na naszych społecznościowych mediach i panie doktorze, widzi pana w tej chwili już ponad 300 osób na żywo na kanale Andy Choiński i będzie za sprawą Zigiego, którego pozdrawiamy. Także oddaję w tej chwili mikrofon. Szanowni Państwo, przede wszystkim dzień dobry. Chciałbym na wstępie podziękować Tadeuszowi za to, że nas zaprosił. Faktycznie, że niespełna 3 tygodnie temu miałem przyjemność poznać oto tego delikwenta poprzez pana Piotra i poprzez taką panią Teresę z Łańcuta. Natomiast ja chciałbym nawiązać, nim oddam mikrofon panu doktorowi, to chciałbym nawiązać do wypowiedzi pana doktora z Kanady. Otóż od 35 lat jestem właścicielem firmy Juvent, która to zajmuje się produkcją urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych i grzewczych. I przyjąłem tą profesję, dlaczego? Dlatego, że zawsze chciałem robić coś, co będzie dla zdrowia przede wszystkim takie przyjemne, zdrowe i pożyteczne. I 20 lat żyłem, że tak, w tej nieświadomości. Aż któregoś dnia, powiedzmy, świętej pamięci profesor Pusa powiedział do mnie, mówi, słuchaj, ty jesteś największym trucicielem. Jak to? Największy truciciel? Tak, największy truciciel. Bo rozpocznę od bardzo prostej, prozaicznej, powiedzmy, sprawy. Każdy ma buty. Jeżeli nosi pełne buty, to te buty są miejsce powstawania patologii, grzybów, bakterii, wirusów. Przepraszam, grzybów, bakterii. Natomiast nikt sobie nie zdaje z tego sprawy, że poprzez te problemy idą dalej. Robi się grzybica, problemy dalsze, ale o tych problemach to będzie mówić pan doktor. Natomiast ja na sekundę jeszcze wrócę do wentylacji, klimatyzacji. Każdy z nas dzisiaj jeździ samochodem i mówi, latem nie używam klimatyzacji. Proszę państwa, większe zagrożenie, jakie nam niesie, to zima. Dlaczego? Dlatego, że zimą każdej chwili, kiedy włączymy samochód, automatycznie uruchomiona jest wentylacja, żeby ogrzać ten samochód, tak? Czyli to powietrze w tym samochodzie. Tylko nikt nie zdaje sobie z tego sprawy, że te wymienniki, które są w tym samochodzie, czy też cały układ wentylacyjno-klimatyzacyjny w tym samochodzie, on nas zatruwa. Tak, on nas zatruwa i my chorujemy. Chorujemy dlaczego? Dlatego, że każdej chwili łykamy ilość grzybów. Natomiast stosowanie tego preparatu, który dzisiaj pan doktor jest twórcą, proszę państwa, daje nam jedną gwarancję. Gwarancję tego, że przez pół roku, jak tutaj stoimy we dwóch, możemy powiedzieć jedno, że nie będzie grzybów, nie będzie żadnej bakterii, natomiast cały samochód będzie odgrzybiony. Bo taki jest układ wentylacyjno-klimatyzacyjny w samochodzie. A tym samym cały samochód jest dobrze zdezynfekowany tym preparatem. Proszę państwa, daje nam gwarancję, że jeżeli ktokolwiek przyjdzie z wirusem do samochodu, to nie jest tak, że ten wirus trafia bezpośrednio na tego Kowalskiego, czyli na mnie, na kolegę, czy na tego. On siada na fotelu, na półce, na szybie, na tym i automatycznie ta powierzchnia, która będzie pokryta tym preparatem, neutralizuje, powiedzmy, wszelkiego rodzaju tego typu zagrzybienia. Proszę państwa, na temat wentylacji, klimatyzacji ja mogę państwu opowiadać do rana, ale powiem na koniec go tyle, że mamy dzisiaj wiele zakładów, w których nie było żadnych zachorowań na okoliczność tego wirusa SARS.
Natomiast to było spowodowane tylko tym, że ten preparat, który jest jedynym preparatem, który jest opatentowanym preparatem, daje nam możliwość tego, że on działa dłużej jak pół roku. Ktoś może powiedzieć, dlaczego tylko pół roku? Proszę Państwa, kurz i mechanizm, który docieramy, wycieramy, po prostu on przestaje działać. W laboratorium wyszło nam, że on działa 5 lat. Natomiast my dajemy gwarancję na 3 lata. O problemach związanych z wszelkiego rodzaju zdrowotnymi będzie mówić bardziej składnie, technicznie, powiedzmy medycznie, pan doktor Jerzy Peszkę, który powiedzmy 8 lat wykładał nanotechnologię na Tajwanie, ostatnie lata był profesorem powiedzmy na uczelni śląskiej, a dzisiaj tak się składa, że my razem tworzymy duet, żeby Państwu nieść pomoc. Spuentuję. Chcecie żyć, zdrowym być, wystarczy z dekontem w zdrowiu, w zgodzie żyć i macie Państwo zapewnione. Dziękuję. Tak, ad vocem na słów szanownego Pana Prezesa, bo ktoś może zapytać, bardzo wiele mam takich zapytań, dlaczego nasz preparat jest inny, nie lepszy, nie gorszy, inny. Proszę Państwa, do dezynfekcji klimatyzacji można używać tylko substancji chemicznych, które prędzej czy później będą wdychać użytkownicy tej klimatyzacji. Co tam można zastosować? Alkohole. Co można zastosować? Czwartorzędowe sole amoniowe. Co można zastosować jeszcze? Można zastosować ozon, który momentalnie odparowywuje. Co jeszcze można zastosować? Chlor? To proszę później wejść do budynku, czy ewentualnie skorzystać z samochodu, gdzie był zastosowany chlor. A tutaj co mamy? Mamy trójfazowy preparat, który po pierwsze od razu działa dezynfekująco poprzez działanie alkoholu. Okej, alkohole odparowywują. Co dalej? Kolonizacja przez patogeny tej samej powierzchni. Okej, tylko że jak patogeny się skolonizują, to chcą się zacząć rozwijać. A jeżeli dostają strzał od razu z substancji chemicznej, która jest stała, to jest zwykły, najzwyklejszy konserwant używany między innymi przez producentów tak zwanej żywności modyfikowanej. Oczywiście my nie będziemy lizać wymiennika ciepła. Także tutaj sprawa jest, można powiedzieć, zamknięta. Natomiast ten sam konserwant bardzo skutecznie zabezpieczy nam każdy wymiennik ciepła. Oczywiście prędzej czy później on się rozłoży i tak dalej, i tak dalej. No i co się dzieje po 3 miesiącach? Teoretycznie to już nie powinno działać, ale tutaj do gry wchodzi trzeci składnik. Srebro. To jest, proszę Państwa, pierwiastek. On się nie rozkłada. On działa permanentnie. Gdzie jest problem? Tylko i wyłącznie. Niestety, ale po pewnym czasie kurz, wilgoć, biofilm zabezpiecza tą chronioną powierzchnię i na tej powierzchni z biofilmem zaczynają nam się rozwijać patogeny. Natomiast aplikacja tego jest prosta. Każdy na dobrą sprawę warsztat samochodowy, jak również Państwo indywidualnie możecie coś takiego u siebie zastosować. Sposób aplikacji możemy pokazać, możemy zademonstrować, ale również jest dostępny w internecie, na YouTube. Klimatę, dekont, sposób dezynfekcji. To tak na marginesie. Natomiast chciałem Państwu powiedzieć, główną częścią mojego wystąpienia będzie, tak jak szanowny pan Tadeusz powiedział, jeden ul 10 lekarzy. A my tutaj mamy, proszę Państwa, oczywiście Państwo wiedzą, znają i mieli do czynienia w taki czy inny sposób z czymś takim, co się nazywa propolis. No i czym to jest ten propolis? Gdzieś ktoś kiedyś słyszał miód, propolis, ale co to jest? Otóż, proszę Państwa, to jest produkt naturalny. Wiosną, gdy mamy jeszcze ujemne temperatury, wilgoć, deszczyk popada, no generalnie rzecz ujmując, temperatura oscyluje w granicach plus 5 stopni, już się zaczynają procesy życiowe w roślinach. Ale to są optymalne warunki wzrostu i infekcji przez grzyby, przez bakterie. Tych młodych pędów na roślinkach. Wobec tego roślinki się bronią. Bronią się, wydzielając substancje
o właściwościach przeciwbakteryjnych, przeciwczybiczych, przeciwwirusowych. Co robią pszczółki? Otóż pszczółki są bardzo mądre, bo pszczółki istnieją na tym Westpadole ponad 100 milionów lat. Pszczółki to zbierają. Dodają wydzielinę swojej gardzieli, dodają jeszcze dodatki typu pyłek, typu trociny, typu różne inne, można powiedzieć, to co znajdą, mieszają to razem i wyklejają sobie ul. W tym momencie sprawa jest na dobrą sprawę załatwiona. Praktycznie żadna bakteria nie ma szans się tam rozwinąć. Praktycznie żaden wirus, a grzyb zero. Ile mamy patogenów pszczół, proszę Państwa? Ile mamy patogenów, które mogą infekować ul? Osłabiony, oczywiście z osłabioną rodziną pszczelą. Bo przy zdrowej rodzinie pszczele ich nie ma żadnego. To można policzyć na palcach jednej ręki. Tak to jest skuteczne. Co my robimy, proszę Państwa? Nic nadzwyczajnego. Generalnie przy, takie można powiedzieć, przemysłowa produkcja ekstraktów propolisowych opiera się na bardzo prostej technice. Bierzemy taki czysty, surowy propolis, wrzucamy go do 70% etanolu i grzejemy. Mieszamy, później odcedzamy. Proszę bardzo, i mamy przemysłowy ekstrakt propolisowy dostępny w każdej aptece. To można kupić od razu. Co my robimy? My nie idziemy tą drogą. Dlaczego? 70% etanol, wysoka temperatura, 30% tam jest wody. Jeżeli są tutaj w audytorium są chemicy, to wiedzą, że woda plus jakakolwiek substancja połączona wiązaniem glikozydowym, od razu mamy hydrolizę, rozkład. Jeszcze wysoka temperatura momentalnie dostaje dopalacz. My nie idziemy tą drogą. My chcemy uzyskać jak najwięcej tych substancji prozdrowotnych. Wobec tego co my możemy zrobić? No niestety, ale wyeliminować wodę. Nie ma innej opcji. Wobec tego nie używamy wody. Okej, używamy etanolu, rozpuszczamy to wszystko, odfiltrowujemy i co dalej? I tutaj jest właśnie cały clue naszej technologii. Separujemy gradientem temperatury, zaczynając od plus 4 stopni Celsjusza. W tym momencie wytrącamy woski, których aktywność biologiczna jest zero, a w czystym propolisie ich zawartość wynosi nawet 70%. 30% są te substancje aktywne. My to separujemy, uzyskując właśnie te substancje aktywne. Pod próżnią odparowywujemy etanol i co uzyskujemy? Albo 50%, albo 80% ekstrakt propolisowy, który zawiera tylko i wyłącznie substancje aktywne biologicznie. I co my tu mamy, proszę Państwa? Proszę mi pokazać drugi na rynku produkt, który zawiera ponad 4000 związków aktywnych biologicznie. Czy jest taki? No właśnie. I teraz, jaki ten produkt ma właściwości? Tutaj dałem taką bardzo krótką listę, ponieważ udowodniono empirycznie, iż nasz ekstrakt propolisowy nie ma takiej opcji, żeby gronkowiec złocisty przeżył kontakt z tym. No to mamy papiery. I to nie zrobił ktoś gdzieś kiedyś komuś, tylko to zrobił Narodowy Instytut Leków. Posiada działanie immunomodulacyjne. W przypadku na przykład chorób autoimmunologicznych dostarczenie tego preparatu do organizmu powoduje rozregulowanie tego układu, który nie działa prawidłowo. Jak jeszcze ma właściwości? Proszę Państwa, ja tylko tutaj znalazłem co najmniej 40 związków, nad resztą jeszcze pracuję, prezes generalnie ciągle się mnie pyta, kiedy skończysz, co teraz robisz, kiedy skończysz, dlaczego to tak długo trwa. Co najmniej 40 związków, tylko i wyłącznie, które są opisane w literaturze, twardo opisane, iż mają one działanie przeciwnowotworowe. Proszę Państwa, my mamy papiery na to
iż nasz ekstrakt propolisowy, prezes może potwierdzić, mamy papiery na to, Uniwersytet Medyczny w Lublinie przetestował przeciw rakowi prostaty. Na to mamy papiery. Dwie linie komórkowe. Przeciw nowotworom piersi. Cztery linie komórkowe. Hormonozależne, hormononiezależne. Działa. A to tylko poznaje 40 z tych związków. Natomiast ile ich jest z tych 4000? Jeżeli tylko, jak na razie, nieco ponad 600 jest opisanych w literaturze jako znanych. Reszta. Jesteśmy pierwsi. Tutaj, proszę Państwa, mamy taki przykład, który swego czasu robił mój bardzo dobry znajomy, który zajmował się propolisem, profesor Artur Stojko. On robił pierwsze próby na propolisie, na ekstrakcie propolisowym, na świniach. Jak te świnie, generalnie rzecz ujmując, reagują? Rany oparzeniowe, wyjątkowo wredne. One ulegają zakażeniu ropą błękitną, a jak dostanie zakażenie, taki pacjent dostanie zakażenie ropą błękitną, mogą powiedzieć o tym coś lekarze w Siemianowicach Śląskich, Centrum Leczenia Oparzeń. Odizolowany 50% szans na wyleczenie. Dzienny koszt leczenia takiego delikwenta to jest ponad 5 tysięcy. Dzienny. 50% szans na wyleczenie. Co my tu mamy? Tutaj mamy świnkę. Dlaczego? Model. Świnka oczywiście dostaje środki przeciwbólowe i teraz po 21 dniach siłami natury, czyli tylko i wyłącznie sama czysta gaza, bez niczego. Dermazin. Też bardzo ciekawy preparat. Wycofany z aptek. Z prostego powodu. Jedna tubka, 3,20. A niestety, pacjent ma być leczony. Nie wyleczony, leczony. Dermazin, 21 dni, tak to wygląda. Tak to wygląda po ekstrakcie zastosowaniu ekstraktu propolisowego. Tylko i wyłącznie ekstraktu propolisowego na ranę oparzeniową świni. Okej, to jest świnia. Dobra, jak to wygląda u człowieka? To już są takie, można powiedzieć, dosyć drastyczne zdjęcia, ale proszę Państwa, to jest górnik. Po wybuchu pyłu węglowego. Generalnie praktycznie cały oparzony. Miesiąc. Tutaj nie widać śladu, że w ogóle cokolwiek było. Idźmy dalej. Pacjent po wypadku motocyklowym. Połamana noga chyba na we wszystkich możliwych kierunkach, nie ma kości strzałkowej. Nie ma już. Tam już nie było co spierać. Podrutowali go, pośrubowali go. Zakaże jest gorąca gazową. Gangrena. Co się w tym momencie robi? Piła. Noga ucięta. Nie ma tematu. Co w tym momencie można zrobić? No albo antybiotyki, które i tak działają, albo i nie. Ale w końskiej dawce niestety, żeby to było skuteczne, trzeba zastosować końską dawkę. I to jeszcze tetracykliny. Działa albo i nie. I tak istnieje ryzyko, że niestety, ale ta noga będzie ucięta. Okej. Okay. Nie było innego wyjścia, oczywiście antybiotyki swoją drogą, ale zastosowaliśmy coś takiego. To się nazywa ekstrakt propolisowy. Ta noga nigdy nie będzie sprawna w 100%. Nigdy nie będzie. Ale to jest o jedną nogę więcej. Tak to wygląda, proszę Państwa. I to jest tylko, można powiedzieć, jeden z przykładów tego, czego się można spodziewać po propolisie. To są akurat nasze już w tym momencie takie przypadki, z którymi się zderzyliśmy. To jest akurat noga pacjenta ze stopą cukrzycową. Dziura. Nie chce się to goić, no jak to przy cukrzycy. Wobec tego, co tu można zastosować? No zastosowaliśmy właśnie między innymi terapię naszym ekstraktem propolisowym. Kremem, maścią z naszym ekstraktem propolisowym. Dlaczego tak? Proszę Państwa, przede wszystkim ekstrakt propolisowy odbudowuje naczynia krwionośne. Stymuluje proliferację komórek. Działa w ogóle natleniająco na tkanki. W przypadku na przykład pacjentów, którzy przeszli COVID-a, mają ten syndrom long COVID.
zażywanie ekstraktów propolisowych w takiej czy innej formie. Przede wszystkim ograniczają, nie niwelują, bo czasami nie udaje się tego. Ale w bardzo dużym procencie ograniczają ten syndrom long COVID, czyli te bóle głowy, bóle brzucha, ogólne osłabienie, senność, utraty pamięci i tak dalej, i tak dalej. Mocne poty, tym podobne rzeczy. Tylko i wyłącznie poprzez zastosowanie. Natomiast profilaktyczne stosowanie ekstraktu propolisowego, to może powiedzieć coś o tym prezes, który generalnie rzecz ujmując zjada wszystko, co powstanie w naszym laboratorium. Zawsze testuje się na sobie. Panie prezesie, kiedy pan chorował na COVID? Nie chorowałem. Moja żona siedząca tutaj też nie chorowała. Ja też nie chorowałam. Też stosowałam propolis. Tak? Moja cała rodzina stosowała. Także, że tak to wygląda. Natomiast ja wrócę do tej nogi. Otóż, proszę Państwa, tak się składa, że ja tę osobę osobiście znam. Ona miała to była noga cukrzycowa. 5 lat się męczył ten młodzieniec i po 3 tygodniach całkowicie zneutralizował. Natomiast pan doktor nie pokazał tam wiele, wiele innych takich drastycznych, powiedzmy, ujęć z kliniki z Banacha, gdzie mamy, możecie Państwo wejść na naszą stronę, możecie Państwo popatrzeć, możecie Państwo się do nas zwrócić, możemy Państwu wysłać wiele takich ujęć, których nie powinno się pokazywać. Ale nie sposób też nie powiedzieć o takim lekarzu, który dzwoni do mnie i mówi: Panie Jurku, no tak się składa, że złamałem nogę, jestem na szpitalu Bielańskim, zaszczepili, złapałem gronkowca. No i mam decyzję na amputację nogi, a ja w formie żartu do niego mówię: no panie Twardzie, panie doktorze, wie pan, jest takie powiedzenie, maść i kapsułki. Proszę Państwa, jak tutaj stoję, mam na to dokumenty, on to wszystko opisuje. 2 miesiące śmiejemy się, że najstarszy lekarz ma najmłodszą nogę. No takie są realia, proszę Państwa. No, generalnie udało nam się może nie tyle złapać świętego Graala, czy panaceum, co na pewno jesteśmy bardzo blisko tego. Dlaczego? Proszę Państwa, ekstrakty propolisowe zawierają całą litanię substancji prozdrowotnych, przy których witamina C, to jest można powiedzieć mleko w proszku, antyoksydanty, sama zwykła kwercetyna, czy glikozydy kwercetyny, który tam jest naprawdę multum. Ma 4,6 większy potencjał antyoksydacyjny, 4,6 większy potencjał antyoksydacyjny od witaminy C. To jest tylko jeden z takich drobnych przykładów. Proszę Państwa, jak działają polifenole, no to można by tutaj naprawdę mówić dużo, bardzo dużo, bardzo głośno. Natomiast taki prosty przykład, proszę Państwa, paradoks francuski czy paradoks chiński? Jedni mówią, że to jest coś niemożliwego, coś niebywałego. Natomiast bazując na teorii i w praktyce, jak działają polifenole, można ten paradoks francuski wytłumaczyć. Otóż, proszę Państwa, prosta sprawa. Kuchnia francuska w porównaniu z kuchnią polską jest naprawdę bardzo ciężka. Tam cholesterol, można powiedzieć, leje się. Tłuste sosy, wołowiny i tym podobne rzeczy. Ale weźmy sobie takiego Włocha, weźmy sobie takiego Francuza, takiego Włocha, który zjada kosmiczne ilości makaronu, kosmiczne ilości pizzy. Weźmy sobie takiego Hiszpana, który też tak sobie nie żałuje odpowiednio. Weźmy sobie takiego Greka, który powiedzmy, nie ogranicza się z konsumpcją, a do tego jeszcze wypalają największe ilości papierosów w ogóle w świecie. Jaki tam jest na dobrą sprawę odsetek klientów czy społeczeństwa, które ma problemy z sercem, z naczyniami wieńcowymi, z udarami, z zawałami? O wiele niższy niż w Polsce. Dlaczego? Wypijałem hektolitry wina zawierające właśnie polifenole. Te same substancje, które w formie skondensowanej identyczne, chemicznie one są identyczne. Te same substancje, które w formie skondensowanej są w naszym ekstrakcie propolisowym. To samo, toczka w toczkę. Efekt? No taki
Powiedzmy, francuska służba zdrowia jest bardziej ukierunkowana, powiedzmy, na leczenie infekcji syndromu chorego budynku, ponieważ niestety, powiedzmy, tamtejsza kultura techniczna czy konserwacji budynku, no, pozostawia bardzo wiele do życzenia. Natomiast w naszym przypadku stosowanie naprawdę bardzo dużej ilości wina zawierających polifenole daje taki efekt, a nie inny. To samo jest w Hiszpanii, to samo jest we Włoszech. Generalnie dieta śródziemnomorska mówią, że to jest bardzo zdrowa. Bzdura na resorach. Jest zdrowa pod warunkiem, że tam jest wino. Wino eliminujemy i w tym momencie krzywa statystyczna, można powiedzieć, pacjentów, którzy mają problemy z naczyniami krwionośnymi, idzie nam w górę. Tak to, proszę Państwa, mniej więcej wygląda. Generalnie rzecz ujmując, mógłbym tutaj jeszcze bardzo długo mówić na ten temat, generalnie rzecz ujmując, zapraszamy, proszę Państwa, do stoiska naszego, który tam jest, do sklepu Piotra i Tadeusza. Proszę Państwa, tam możecie się zapoznać więcej z preparatami, którymi dysponujemy. Już dysponujemy, to są preparaty dostępne komercyjnie, które zawierają w swoim składzie te 4000 związków chemicznych, obecnych, prozdrowotnych, o właściwościach obecnych i o aktywnych biologicznie, z których póki co na razie tylko 600 jest opisanych w literaturze. Reszta? Ziemia obiecana. Ameryka. Jeszcze nie odkryta przez Kolumba. Wszystko przed nami. Natomiast udowodniono empirycznie, że te preparaty działają. I mamy na to papiery, mamy na to bardzo dużo, że tak powiem, dowodów naukowych, ponieważ te nasze preparaty zostały przetestowane, przebadane przez instytucje naukowe. Nie chodzi tutaj o jakieś, nie wiadomo jakie firmy, ale przez uniwersytety medyczne.